chyba ogromna radość z utrzymania, z drugiej strony no niedosyt po tych prostych błędach i straconych bramkach. Zgadza się. Dzisiaj błędy w kryciu w strefie, pustej fragmentach gry. Uczulaliśmy, trener nas uczulał na to przed dzisiejszym spotkaniem. Tak trochę to paradoksalnie może zabrzmi, ale zawsze jak się zaczyna o tych rzeczach mówić, to tak na złość bramki właśnie z tego typu sytuacji wpadają. Tak było właśnie dzisiaj, na pewno musimy to poprawić i pomimo tego, że nawet mówimy o tym, żeby tych paradoksów już więcej nie było i żeby nie tracić takiej bramek, bo głupio, to straciliśmy dzisiaj te bramki, gdyby nie to, to my strzeliliśmy z akcji bramkę na 1-1. Jeśli byśmy nie popełnili tych błędów, byłoby 1-0 dla nas i prawdopodobnie byśmy zakończyli zwycięstwem sezon na własnym boisku. Na pewno gdzieś tam w głębi duszy cieszymy się z tego, że utrzymaliśmy się w pierwszej lidze, ale chcieliśmy się utrzymać własnym zwycięstwem, nie patrząc na inne zespoły, na inne wyniki. Nie udało nam się to, dlatego będziemy chcieli pojechać do Ząbek. Teraz tydzień czasu jest na zregenerowanie sił. Wiadomo, że teraz ostatni okres był taki bardzo intensywny, bo graliśmy cały czas co 3 dni ze względu na Euro. Te rozgrywki były przyspieszone w tym roku. Dlatego być może już ten mecz tak trochę dzisiaj wyglądał, że tak sennie, no bo na pewno odbiło się to gdzieś na zdrowiu zawodników, a teraz przy tygodniowej przerwie powinniśmy się zregenerować, dojść do siebie i na pewno do Ząbek pojedziemy po pełną pulę. Na pewno będzie klub myślał na temat przyszłości już w najbliższym tygodniu, bo ta przerwa trochę jest dłuższa niż zwykle letnia, ale no mnie osobiście kontrakt się kończy, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało ze strony klubu, z kim będzie chciał przedłużyć umowy względem kończących się umów zawodnikom, którzy są na dzień dzisiejszy w Grudziądzu. No wszystko się wyjaśni w najbliższym tygodniu, ponieważ kluczowe było dzisiejsze spotkanie, nie tylko nasze, ale inne. To tak w dzisiejszym przypadku się to potoczyło, że inni za nas utrzymali się. Inni nas utrzymali, że tak powiem, w pierwszej lidze, bo przy naszej porażce i porażce Wisły Płock już na dzień dzisiejszy jesteśmy utrzymani. Jakieś tam sygnały a propos tego dochodzą z klubu, że byłby chętny na przedłużenie umowy z moją osobą, a jak to się ostatecznie wyklaruje, zobaczymy. Wiadomo, no, straciłem miejsce w pierwszym składzie pracą na treningach i właśnie tymi zmianami chciałem udowodnić, że jestem przydatny temu zespołowi. No i mam nadzieję, że w oczach kierownictwa klubu się, i trenera i sztabu szkoleniowego udało mi się to i myślę, że chciałbym i życzyłbym sobie, żebyśmy doszli do porozumienia w nadchodzącym tygodniu i żeby na urlop pojechać z czystą głową.